Marzeniem każdego sportowca jest reprezentowanie swojego kraju w Igrzyskach Olimpijskich. Taekwondoka Piotr Paziński cel ten zrealizował w Rio de Janeiro w 2016 roku. Po to trenuje każdy sportowiec trenujący sport olimpijski, żeby znaleźć się w tym miejscu i móc reprezentować nasz kraj na tak ważnej imprezie sportowej. W trakcie igrzysk w Rio Paziński radził sobie bardzo dobrze. Był bliski zdobycia brązowego medalu. Ostatecznie musiał zadowolić się 5. miejscem. Mimo że od tych wydarzeń upłynęło 6 lat, taekwondoka przyznaje, że wciąż czuje niedosyt. Oczywiście, no to niedosyt zawsze zostanie, bo ambicje są, żeby pojechać i wygrać zawody, wrócić ze złotym krążkiem. Aczkolwiek była to pierwsza historyczna taka sytuacja, że ktoś z taekwondo olimpijskiego walczył o medal, więc miłe wspomnienia. I oby na następnych igrzyskach już w Pekinie nie trzeba było myśleć na następnych igrzyskach w Los Angeles, że tam zdobędziemy medal, tylko już teraz koledzy, koleżanki, którzy zakwalifikują się, wrócą już z krążkiem na szyi. Piotr Paziński sportową karierę zakończył. Teraz chce się skupić na trenowaniu młodych adeptów taekwondo. Myślę, że nie każdy sportowiec ma predyspozycję do tego. Mi sprawia to przyjemność, także staram się przekazywać tą wiedzę, którą przez lata zdobywałem na macie, teraz młodym adeptom. Sprawia mi to przyjemność, bawimy się przez zabawę do sportu i na razie w ten sposób funkcjonuje mój klub. Mam nadzieję, że w przyszłości, oprócz tego, że trener był na igrzyskach, to i uda mi się wychować jakiegoś olimpijczyka. W sobotę 10 września 5. zawodnik Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro był gościem specjalnym Ostrowieckiego Festiwalu Sportów Walki. Piotr jest młodym trenerem, świeżo w sumie zakończył karierę zawodniczą, znamy się osobiście, więc z wielką przyjemnością przyjął nasze zaproszenie i gości dzisiaj w Ostrowcu. Celem wydarzenia było zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego, poszerzenie obszaru pasji i zainteresowań sportowych, przede wszystkim w zakresie sportów walki. Oczywiście taekwondo olimpijskie, ale mamy też judo, karate kyokushin, boks, kickboxing i brazylijskie jiu-jitsu. Tak w trakcie pokazu prezentowali się zawodnicy Ostrowieckiego Stowarzyszenia Taekwondo Olimpijskiego OSTO. To natomiast dla publiczności przygotowali karatecy. Przede wszystkim pokażemy to, czym się na co dzień zajmujemy, czyli chcemy pokazać karate kyokushin jako sport, jako rekreację, ale jako sztukę. Zajęcia dla wszystkich, czyli dla najmłodszych, dla tych 5-6-latków, dla zawodników 12-15-latków, ale również jako rekreację dla tych dorosłych 30, 40, 50 lat. I to pokażemy, cały przekrój naszej grupy i to, co robimy, czyli żeby każdy mógł coś znaleźć dla siebie. W Ostrowcu Świętokrzyskim karate cieszy się dużą popularnością. W tej chwili mamy grupę około 50 osób, gdzie średnia wieku jest od 5 lat do 60 bez mała, czyli jest taka grupa dużym przekrojem. Są i rodzice z dziećmi, i same dzieci. Taka bardzo dzisiaj fajna grupa. W Ostrowieckim Festiwalu Sportów Walki udział wzięło około 200 zawodników. Każdy z nich mógł się pokazać przed publicznością, a także wziąć udział w pokazowym treningu z mistrzem.